Następne, co jest konieczne, żeby mózg wyrwać z tragedii, która się przydarzyła, to jest zrozumienie. Zrozumienie jest tym, co leczy w ogromnym stopniu każdą inteligentną istotę. I jak nie znoszę słowa istota używanego w stosunku do ludzi i każdy, kto mówi, że pozdrawia cudowne istoty, to ode mnie dostałby z liścia, to mówiąc istota, mam na myśli w ogóle coś, co żyje i ma mózg, a więc rozumieć, co się dzieje, potrzebują też zwierzęta. Dlatego, że jak nie rozumiem, co się dzieje, no to mózg po prostu nie może przejść do kolejnego etapu i cały czas wraca, jest zawieszony na tym, co się wydarzyło. Proste i logiczne. Więc nadrobienie wiedzy jest kluczowym punktem, kluczowym zadaniem, jakie mamy przed sobą, jeśli chcemy się z czegoś uwolnić. Więc ja po śmierci Jadzi do 5 rano czytałam. Przeczytałam całe mnóstwo artykułów na temat pokąszeń przez żmiję. Wiecie, ludzie na przykład podejrzewali, że się obwiniam, że czegoś nie zrobiłam, że ja w tym grzebie z takiego powodu, no jakiegoś takiego nie wiem, upudlenia, ukarania, umęczenia, że ja szukam w tych tekstach czegoś, o czym będę mogła powiedzieć, gdybym tylko wiedziała, albo gdybym tylko zrobiła coś tam. I weterynarka mi mówiła, zrobiła pani wszystko i różne osoby, które chciały mi pocieszyć, mówiły, ale zrobiłaś wszystko. Ja wiem, że ja zrobiłam wszystko, co na co mi moja umysłowość w tamtym momencie pozwoliła. Żałuję, że nie pojechałam z Jadzią od razu, jak zaczęłam się bać, ale miałam swoje powody, dla których odczuwając lęk, nie zareagowałam na niego jak na instruktaż. Jak wiecie, ja leczę poważne PTSD po 4,5 roku cudownych życia w Stępinie i moich związków wspaniałych. Ja nie mogę podlegać kierownictwu lęku, tak? I tutaj ja mam na temat zwierząt bardzo poważne lęki, że im się coś stanie. Również one są oparte o pewne makabryczne przeżycia, które ciężko wytłumaczyć, związane ze śmierciami zwierząt. I ja po prostu jestem teraz na etapie w życiu, w którym to, że ja odczuwam lęk, nie jest miarodajne. Nie mogę tego uznawać za miarodajne, bo po prostu to by była paranoja. Więc muszę podchodzić do lęku z boku i go obserwować. No i tutaj tym razem ten lęk był zupełnie uzasadniony, był oparty o intuicję, nie rozróżniłam. Efekt jest jaki jest. Nie wiem, jaki byłby, gdybym się zachowała inaczej, nie wiem. W każdym razie rozgrzebywanie tego w ogóle nie jest moją potrzebą i nie jest moją intencją, a wiele osób się spodziewa, że tak, że właśnie po to ja to czytam, a nie. Ja potrzebowałam dokładnie wiedzieć, co się stało, dokładnie wiedzieć, jak to działało i dokładnie wiedzieć, co robić w przyszłości w takiej sytuacji. Czyli jak to rozpoznać na przyszłość i jak działać na przyszłość oraz z czym miałam do czynienia. I każdy konflikt, każdy rozpad relacji warto jest w ten sam sposób
zakończyć, tak? Dlatego psychoterapia po traumatycznych relacjach jest tak bardzo wskazana, bo ona po prostu pomaga zrozumieć, co nas spotkało, ponieważ jeśli nie zrozumiemy, co nas spotkało i nie zdobędziemy narzędzi do reagowania inaczej w analogicznych sytuacjach, to nasz mózg się nie wyzwoli z tamtego momentu, on nie odejdzie z tamtego momentu, bo on po prostu nie wykona swojej pracy. Bo pracą mózgu, zadaniem mózgu jest rozumieć rzeczywistość, w której żyje, tak? To jest nasze narzędzie do ogarniania się w rzeczywistości. Jeśli narzędzie nie może się ogarnąć w danym fragmencie rzeczywistości, no to po prostu się zawiesi, tak? I najlepszym resetem jest po prostu dostarczyć mu możliwości zrozumienia. Zrozumiałam. Dokładnie dowiedziałam się, dokładnie następnie, żeby mieć pewność, że wiem, co robić, zweryfikowałam wiedzę i oczywiście okazało się, że w internecie, jak to zazwyczaj, jak to jest plagą, jest powielana bzdura, że zwierzę ukąszone przez szmiję u weterynarza dostanie surowicę. Nie, nie dostanie. Nie, bo po prostu nie ma surowicy w obrocie weterynaryjnym. To jest w ogóle rzadki towar, więc zwierzę może dostać leki przeciwhistaminowe, może dostać różną pomoc i jego organizm albo da radę, albo nie da. Więc gdybym nie zweryfikowała wiedzy, którą zdobyłam, to oczywiście byłabym w błędzie. I gdyby mi się coś takiego w przyszłości przydarzyło, to bym narobiła siary u weterynarza i strasznie wkurzyła, być może zabrała zwierzaka i pojechała do następnego weterynarza, gdzie też by mi się wydawało, że nie dostałam pomocy. Ale ponieważ jestem osobą doświadczoną życiowo, to ja wiem, że wiedzę, którą dostaję skądś, muszę zweryfikować i weryfikuję ją nie tylko szukając tej samej wiedzy w innych źródłach, ale też rozmawiając później z ludźmi, którzy mieli jakieś na ten temat doświadczenie i sprawdzając, czy naprawdę rozwiązanie, które jest mi podawane, jest dostępne. Czyli obdzwoniłam kilka lecznic, zadzwoniłam do dwóch miejsc, do inspekcji weterynaryjnej. W końcu udało mi się porozmawiać z toksykologiem weterynaryjnym, który mi powiedział po prostu, że nie ma w obrocie weterynaryjnym, nie ma i już. I trzeba robić to i tamto i siamto. Cały dokładny artykuł mojego posta na ten temat znajdziecie i w naszych postach na YouTubie, i w naszych postach na Facebooku. Coś, co jest akurat cechą mojego charakteru, więc niekoniecznie musi być uniwersalne, ale jest w dużej mierze podziela to bardzo wiele osób, taką potrzebę, taką cechę, to jest dzielenie się wnioskami z doświadczenia. I wiecie, że cała moja praca polega na dzieleniu się wnioskami z doświadczenia, to znaczy ja żyję w ten sposób, że cokolwiek mnie nie spotka, zdobywam na ten temat rzetelną wiedzę, weryfikuję tę wiedzę, a następnie Wam ją przekazuję w formie już takiej pop, że tak powiem, popularno-naukowej, ludzkiej, takiej bardzo potocznej, przetrawionej z przykładami, tak byście nie musieli wchodzić w tryb akademicki, kiedy chcecie rozwiązać swoje jakieś problemy, dlatego że nie każdy jest typem akademika. Ja jestem kujonem, natomiast wiele osób
albo nie jest kujonami, albo jest kujonami w innym zakresie niż ja. Więc ja kujonię w swoim i czynię tę wiedzę popularno-naukową i rozdaję dalej, tak? Kto chce, to proszę słuchać. I tutaj zrobiłam tak samo. To znaczy, problem bardzo ważny tego, że w internecie piszą, że rozwiązanie jest takie, a w praktyce to rozwiązanie jest zupełnie inne. No, po prostu postanowiłam ogłosić. Podzielić się swoim doświadczeniem, że trzeba wykryć pierwsze objawy i pędzić po dostępne środki, a nie liczyć na to, że myślenie życzeniowe redaktorów z jakiegoś idiotycznego internetowego wydania, nie wiadomo czego, będzie spełnione w rzeczywistości, bo nie będzie. Oczywiście wracamy tutaj do punktu chyba pierwszego czy drugiego, czyli uzyskaj wsparcie emocjonalne. To znaczy, dzień po śmierci Jadzi był dla mnie tak przykry, tak trudny, że tam, gdzie zaglądają ludzie, dla których jestem istotna, napisałam, co się stało. I wiecie, może się wydawać, że jakie to głupie, niunia sobie po prostu publikuje wszystko dla lajków i to w ogóle jakaś podstarzała niunia, publikuje sobie dla lajków wszystko i nawet z tego, że jej pies umarł, to ona robi content, bo wszystko dla lajków i wszystko dla lajków. Głupi ludzie myślą w ten sposób. Tak, w pewnym sensie dla lajków, chociaż akurat tutaj dla tych przytulasków i dla komentarzy typu oh my god, najgłębsze wyrazy współczucia. Co taki komentarz, taka emotka mi daje? One mi dają pigułkę dopaminy, tak? Od której czuję się lepiej, tak? Bo jest reakcja. Dopamina, czyli układ nagrody, to jest również układ w ogóle reakcji. Jeśli dostajemy jakąś reakcję na coś, to to wzrasta nam trochę poziom dopaminy. Oczywiście nie jest to nic wielkiego, ale to nie jest sytuacja, w której jest potrzebna wielka dopamina. Natomiast wyrazy współczucia na poziomie biochemicznym to jest dopamina i oksytocyna, czyli poczucie, że nie jestem sama, poczucie przynależności, tak? Miłości, bycia częścią czegoś, czyli tu mam dziurę, bo moja część społeczna zmarła, a tu inni mi dokładają oksytocyny od siebie i ten deficyt jest jakoś stabilizowany. Więc takie ogłoszenie swojego jakiegoś przykrego doświadczenia w social mediach ma absolutnie dobre i pozytywne przełożenie na biochemię naszego mózgu. Zastanówmy się, gdzie dobra będzie. I warto z tego korzystać i nie myśleć, że to głupie i nie myśleć, że tylko dla lajków fotografuje się na grobie. Nie wiem, kto to był, Justyna Staczkowska czy Rita Górniak, już nie pamiętam, ale pamiętam, że była afera, że się fotografuje na grobach jakaś polska gwiazda. I jedno to są te reakcje i komentarze, no, ale drugie to jest też to, że możesz być w zasadzie pewien, że ktoś się do ciebie odezwie na priv. I
o ile ja, jest jasne, że ja skierowałam się do Remka natychmiast, gdy zaczęło się coś dziać, oraz skierowałam się do Basi i do Cecylii, gdy zaczęło dziać się źle bardzo, bo one są... Po prostu jesteśmy w takim codziennym kontakcie i to było naturalne, że do tych akurat osób. O tyle no, dziwne by było, gdybym pisała na priv do kogoś, to, nie wiem, w jakiejś innej relacji, że o Boże, umarła mi Jadzia i potrzebuję wsparcia psychicznego. Odezwie się osoba, która akurat będzie miała zasoby, żeby ci tego wsparcia udzielić. I do mnie się odezwał jeden z byłych już klientów, również z mojej galerii Dumy. Klient, który regularnie nas informuje o kolejnych swoich sukcesach życiowych, bo to już nie o zmianach na lepsze, bo tu już nie mówimy o zmianach na lepsze, tylko po prostu o tym, że dobrze mu się wiedzie. I zupełnie nienachalnie przysłał mi po prostu zdjęcie informujące o awansie zawodowym. I tak od słowa do słowa przeszliśmy do tematu Jadzi. No więc to ciężko sobie wyobrazić, że w ogóle pisała do jednego z moich dawnych klientów o tym, że Jadzia umarła i jest mi bardzo źle, prawda? No, byłoby to bardzo dziwaczne. Natomiast on po prostu postanowił wykorzystać niemalże część rzeczy, które ja kiedyś wykorzystałam po to, żeby pomóc jemu. Po to, żeby zmienić moje spojrzenie na tę sytuację. Pokazać mi zasoby tam, gdzie ja widzę deficyty. I coś, co mnie najbardziej jest takie dramatyczne dla mnie w tej całej sytuacji, to to, że my się szykujemy z Remkiem do podróży życia, a Jadzia kochała podróże. Ona się nazywała Jadzia, bo Jadzia jadzie. A Jadzia w tę podróż nie pojedzie. A kto ma jechać w podróż, jak nie Jadzia, jak to Jadzia jadzie, prawda? I on mi zwrócił uwagę, że kto temu psu ze schroniska w ogóle pokazał samochód? No ja. Kto w ogóle temu psu ze schroniska, który był przekreślony, bity, wyrzucony i porzucony, nie odprowadzony do schroniska, tylko przywiązany po prostu na ulicy i zostawiony tam, pozwolił pokochać jazdę samochodem. W ilu wyjazdach ze Stępiny, z której wyjazd zawsze był w ogóle problemem fizycznie, bo wiadomo jak tam było z drogą, ta Jadzia wziął udział, tak? I czy ja sobie zdaję sprawę, że prawdopodobnie na pokręcony jedziny mózg te podróże, które odbywałyśmy razem, to było wystarczająco i podróż życia, którą planujemy z Remkiem, to już jest za dużo na Jadzi wyobrażenia. Ona swoje dostała, nie? I sprawił w tej rozmowie, że ja wielokrotnie się uśmiechnęłam do wspomnień, roześmiałam ze wspomnień, poczułam dumę z siebie w mojej relacji z Jadzią i zobaczyłam jakby zasoby przeżycia Jadzi, tą wielkość tego, co Jadzia przeżyła, takim świeżym okiem osoby trzeciej, że ona nie doświadczyła mało. W tym przyjemności,
swoich największych przyjemności nie miała mało. Że żyła sobie jak chciała i była z tego życia zadowolona. I w dodatku tego zadowolenia, w ogóle umiejętności bycia zadowoloną z czegoś nauczyłam ją ja. Bo Jadzia, to jest właśnie na inny film, chyba o metodach mojej pracy, w ogóle relacji. Jadzia nie była kimś, kto sam z siebie potrafił odczuwać jakoś szczególnie przyjemność, przynajmniej kiedy się poznałyśmy. Zmienił po prostu moje patrzenie na sytuację nie jak na dramatycznie przerwaną, tragicznie, tylko na jak na wspaniale wypełnioną. Ciężko byłoby w ogóle się skierować po taką rozmowę. W ogóle nie wiadomo do kogo, nie wiadomo jak. W ogóle ciężko sobie wymyślić, że ty potrzebujesz takiej rozmowy, która przebiegnie w ten sposób, tak? No wyobraźcie sobie, że piszę do mojego byłego klienta, z którym mam kontakt teraz na kilka miesięcy i jest to głównie kontakt właśnie polegający na tym, że on zdaje relację z tego, że idzie mu super i żebym zawsze pamiętała, że ja to zaczęłam, tak? Zmiany w nim, a on po prostu z nich skorzystał. I żebym nie traciła wiary w sens pracy fundacji. I wyobraźmy sobie tak, że piszę do jakiegoś mojego byłego klienta, z którym mam taki, no może nie small talkowy, ale niezbyt intensywny kontakt teraz na kilka miesięcy, bardziej taki grzecznościowy. I mówię, słuchaj, porozmawiaj ze mną tak w ogóle po 22, żebym zmieniła swoje odczuwanie sytuacji z jako nagle drastycznie i tragicznie przerwanej na pięknie wypełnioną całość, do której będę mogła się uśmiechać. No nie, to są takie rzeczy, to może nam dać drugi człowiek, dlatego, że on jest w ogóle innym wszechświatem niż my. I on nas może wciągnąć na swoje miejsce i pokazać nam coś z jego perspektywy. My nie możemy jakby poznawczo, egzystencjalnie to nie jest możliwe, żebyśmy my podeszli do drugiego człowieka i powiedzieli mu: pokaż mi moje życie twoimi oczami. Tak? To jest coś, co się odbywa tylko w interakcjach i co jest tą magią międzyistotową. No, powiedziałabym, że międzyludzką, ale no akurat z racji tego, jak wygląda moja komunikacja i porozumienie ze zwierzętami, no to mi też zwierzęta wytłumaczyły wielokrotnie swoje POV i wiele mi w głowie poprzestawiały. Ruru mnie na przykład nauczyła dbać o granice swoje. I to dosłownie w momencie, w którym siedziałam zapłakana na podłodze i pytałam się kota, jak ty to robisz, że ci się rzeczywistość nie rozpada na milion kawałków, a mi się rozpada. I Ruru po prostu pacnęła jednego kota w głowę, drugiego. Tak, robię to. Jak są niegrzeczni, to mówię basta. I ja zaczęłam po prostu to pacanie w łeb rurkowe wprowadzać w życie tylko w formie mniej lub bardziej rozbudowanego wpierdolu mentalnego. Mówienia nie. Asertywności po prostu. No jak kot ma być asertywny? Jest ileś tam narzędzi kociej asertywności i pacanie w łeb jest jednym z nich, prawda? Pacanie, nie tłuczenie, tylko nie bicie, tylko takie pacanie. Koty mówią po prostu w ten sposób: dobra, dobra, weźmy tutaj padła, uspokój się.
I ja dosłownie przekułam to w słowa, których zaczęłam używać do ludzi. Tak więc można to mieć też ze zwierzętami, aczkolwiek mój poziom komunikacji ze zwierzętami jest jakąś... Gdybyśmy grali w LARPa, a cały czas przecież nie zaprzeczam, że jestem postacią fantazy, to ja bym po prostu miała animalizm na piątce i tyle. Nie każdy ma animalizm na piątce, nie każdy w ogóle ma animalizm w skillach. Ale to jest właśnie magia w relacji, że tylko w relacji, możemy przekroczyć siebie i na chwilę doświadczyć siebie i swojego życia czyimiś oczami, ale jednak z wewnątrz naszej głowy. Doświadczenie po prostu transcendentalne, transcendentne, transcendencji. Dlatego warto jest korzystać z cudownego narzędzia, jakim są social media, na których się wiesza psy i że tylko one są złe i uzależniają i ta dopamina z tych lajków to tylko uzależnia, pierze mózg i zmaga nerwice i w ogóle nas izoluje wszystkich. Gówno prawda. Lekarstwo nieodpowiednio podane jest trucizną i tak jest ze wszystkim i wszystko może być trucizną. Social media też, ale nie muszą. Więc warto jest dać takie hasło na swoich social mediach, że spotkało mnie takie i takie coś. Ja się odzywam do ludzi, którzy w swoich social mediach poinformują, że zmarł ich rodzic. Ja przeżyłam śmierć obojga rodziców. Byłam z nimi w skrajnie różnych relacjach, w związku z czym potrafię... wiem, jak to jest, kiedy stracisz rodzica, z którym jesteś w bardzo ciasnej, bardzo dobrej więzi i wiem, jak to jest stracić rodzica, który doprowadził do tego, że więź po prostu musiałeś przerwać. Przeżyłam to wszystko jak to ja, czyli bardzo. Otóż w ogóle doświadczanie, przeżywanie, skupianie się na samym fakcie doświadczania życia, to jest jakiś taki mój sens życiowy i jestem w tym po prostu świetna. Mało co mnie interesuje tak bardzo jak przeżywanie czegokolwiek, dlatego ja się raczej nie nudzę, dlatego ja się izoluję od świata, bo ja i tak już wystarczająco dużo przeżywam i nie potrzebuję jakichś wielu ciągłych, nie wiem, rozrywek, doświadczeń, jakichś treści wchłaniać, żeby po prostu kontemplować życie. Tak więc śmierć moich rodziców to był ogromny rozdział. Mogę bardzo dużo powiedzieć na ten temat, mogę bardzo dużo zrozumieć na ten temat, więc jeśli widzę, że komuś zmarł rodzic, szczególnie nagle, moi oboje rodzice zmarli nagle zupełnie niespodziewanie i przedwcześnie, to się po prostu odzywam, że przeżyłam coś takiego i że po prostu jestem dla tej osoby, jeśli by potrzebowała. I wiecie, jeśli mnie spotka coś, to odzywają się do mnie ludzie, którzy albo przeżyli coś podobnego, albo nie przeżyli, ale są mi wdzięczni za coś tam, bo pamiętają, jak ja zrobiłam dla nich coś tam. I oni teraz po prostu spróbują się podzielić jakąś umiejętnością przetransformowania na pozytywnie tego, czego ja w tym momencie przetransformować nie potrafię.
czemu to zrobią? Głównie temu, że ci ludzie, którzy mi coś zawdzięczają, zawdzięczają mi to, że ich nauczyłam transformacji właśnie na pozytywną interpretację z negatywnej interpretacji. Więc mi ludzie oddają głównie to, co ode mnie dostali. Ale nie jest tak, wiecie, że jak nie prowadzicie psychoedukacyjnego kanału na YouTubie, to nie zrobiliście czegoś dla innych ludzi, bo po prostu tak nie jest. Tym bardziej, że często my nie wiemy, co zrobiliśmy dla innych ludzi, dlatego że właśnie wchodząc w relacje, my tworzymy nowe uniwersum i ktoś się po prostu znajduje w rzeczywistości, w której sam nigdy by się nie znalazł, bo jest to rzeczywistość, którą w danym momencie tworzysz ty i ten drugi. I nie wiecie. Nie wiecie, co zrobiliście dla innych. Nie wiecie, co zrobiliście jakimś tekstem, jakimś zdjęciem, jakimś komentarzem, jakąś uwagą. Nie wiecie. I może się okazać, tak jak w moim przypadku, w tych ostatnich dramatycznych lat wstąpienia i tego roku detoksu, bo to już prawie rok, tak, to już rok detoksu od stępiny postępinowego, terapii postępinowej. Ja czasem jestem zaskoczona, kto się do mnie odzywa, w jakim momencie i za co mi dziękuję. Bo się okazuje, że coś, co czasem owszem, po prostu przestudiowanie wszystkich filmów fundacji komuś zmieniło myślenie, ale czasem jakaś rzecz, którą palnęłam tak pół żartem, pół serio, wybiła kogoś z tego POV makabrycznego na to pozytywne, sensowne. I niektórzy ludzie kojarzą mnie z zupełnych drobiazgów, które dla nich drobiazgami nie były, a ja bym nie pomyślała, że w ogóle to mogło mieć dla kogoś znaczenie, nie? Więc warto jest myśleć w ten sposób, o którym zawsze mówił Dumbledore. W Hogwarcie kto poprosi o pomoc, zawsze ją otrzymuje. I sieć jest takim miejscem, gdzie jeśli powiesz, że coś się dzieje, to prawdopodobieństwo, że nikt na to nie zareaguje, jest niskie. Raczej prawdopodobieństwo jest, że umieściłeś to nie tam w sieci, gdzie potrzeba. Więc warto mówić, że coś się stało. I teraz wiecie, sieć siecią, ale przenieśmy to w jakieś inne realia. Praca, szkoła. Ja miałam przyjaciółkę w liceum. Nie mam już ze sobą kontaktu, ale to wynika z tego, jakie jesteśmy. Ja gubię numer telefonów, ja w ogóle nie używam telefonu, ja żyję w własnym świecie, a ona z kolei nie używa social mediów. Owszem, nie zmienia maila, nie zmienia telefonu, nie zmienia miejsca, w którym żyje. Natomiast też jest absolutnie introwertycznie poświęcona swojemu życiu, przy czym u niej to jest wychowanie pięciorga dzieci. Pięciorka chcianych, zaplanowanych dzieci, żeby nie było. I to nie w biedzie. A u mnie, to wiecie, jak ja żyję. I teraz, żeby się znaleźć i znaleźć dla siebie czas i medium, przez które byśmy się mogły porozumieć, albo żeby się spotkać, to my obie byśmy musiały podjąć kroki w tym kierunku. Co nie znaczy, że Katarzynę nie kocham i nie uważam za przyjaciółkę, po prostu liczę, że jeszcze będzie nam dane w tym życiu kiedyś się spotkać i tyle. No i ja z Katarzyną miałyśmy zupełnie, dzieliło nas wszystko. Towarzystwo, z jakim się zadawałyśmy, stosunek do religii, to zachowanie wobec nauczycieli, gust.
sposób spędzania wolnego czasu wszystko. A ja w szkole, w liceum również bardzo dużo płakałam, ponieważ sytuacja u mnie w domu była absolutnie chora i ja byłam bardzo nieszczęśliwa. I kiedy ja płakałam, to właśnie Katarzyna poświęcała mi czas. I to się przerodziło w przyjaźń, która w ogóle nie miała już nic wspólnego z tym, że jestem nieszczęśliwa. I później ja w ogóle przestałam być nieszczęśliwa, a relacja dalej trwała. Natomiast my byśmy się z Katarzyną nigdy nie zaprzyjaźnili, gdybym ja się chowała z tym, że jestem bardzo nieszczęśliwa. Więc warto dać otoczeniu do zrozumienia, że coś się złego dzieje. Nie jest tak, że ja każdego obrzucałam tym, co się dzieje u mnie w domu wtedy, w tym liceum, bo nie. Ja rozmawiałam z ludźmi normalnie, a łzy mi ciekły. Jak ktoś chciał, to się zapytał, co się dzieje. Jak ktoś nie chciał, to się nie zapytał. A ja się zachowałam, jakbym nie płakała. To znaczy, ja nie rozpaczałam, nie mówiłam o tym, co jest. Po prostu te łzy mi ciurkiem ciekły. I na pytania, co się dzieje, odpowiadałam krótko i rzeczowo, że problemy są w tym, jak zachowuje się moja matka. I nie ciągnęłam tematu. W tym przypadku, tej przyjaźni, ciągnęła go Katarzyna. To znaczy, Katarzyna mówiła, to chodź, usiądziemy i porozmawiajmy. Katarzyna mówiła na przykład, jak był WF. To ty nie ćwiczysz dzisiaj na WF-ie i ja też. Ja idę pani powiedzieć, że my nie ćwiczymy, ja będę z tobą rozmawiała. To była jej decyzja, rozumiecie? Czyli ja nadawałam komunikat, o kurwa, jak bardzo jest mi źle i jestem nieszczęśliwa. I nie próbowałam złapać nikogo, kto się mną zaopiekuje w tym temacie. Ale taki ktoś się po prostu znajdował. I serio, na początku mojej relacji z Kasią, no w życiu by mi nie przyszło do głowy, że to ona stanie się najbliższą mi osobą z całej klasy. Bo tak jak mówię, imprezowałam z zupełnie innymi osobami, siedziałam z zupełnie innymi osobami, żartowałam z zupełnie innymi osobami, ale tylko też ona sprawiła. Tylko też ona zbudowała naszą bliskość po prostu. Własne tempo i styl żałoby. My z Remkiem mamy specyficzny sposób chowania naszych zwierząt. U nas pokłówek się rozciąga na wiele dni. Tak jak w przypadku tradycyjnych pochówków ludzi. Tak jak to było, że sięgam tutaj te sprzęty. Tak jak to było, wiecie, że kiedy ktoś umierał, to się były wystawiane zwłoki najpierw w domu, ludzie mogli go odwiedzić, te uroczystości pogrzebowe trwały kilka dni. U nas jest podobnie. Nie trzymamy zwierzaka w domu, ale trzymamy go w obejściu. Powoli jest kopany grób, powoli jest zasypywany. Remek preferuje jeszcze móc zobaczyć zwierzę, jeszcze go dotknąć, ja nie. Więc tutaj różnie. Ale takie przychodzenie na przykład do zwierzaka, który już jest zapakowany w tą swoją trumienkę, sobie urządzamy i nic nikomu do tego, w jaki sposób wy się zdecydujecie na żałobę w tym temacie lub w dowolnym innym, nie?
po śmierci mojej mamy my nie ruszaliśmy w ogóle jej rzeczy przez jakieś 2 tygodnie. Wszystko tak jak leżało, tak zostało i nie było ruszane. Potem zostały sprzątnięte. I ja teraz absolutnie nie sprzątnęłam rzeczy Jadzi. Ani jej miska nie jest zabrana, tylko koty teraz z niej jedzą też. Nie jest zabrane jej łóżeczko. Nie pozbierałam rzeczy, które mi służyły do obsługi jej, zanim się zdecydowałam jechać do tej drugiej lecznicy. Jej obroża, którą ściągałam bardzo na szybko, żeby się nie dusiła. Miałam nadzieję, że to może jest jakiś ucisk od opuchlizny. Jest odrzucona tak jak leżała. I mimo, że inne rzeczy w domu są normalnie używane, to miejsce, tamto i rzeczy z tym związane są jeszcze nieruszone i nie wiem, kiedy zostaną ruszone. Może dzisiaj, no dzisiaj na pewno nie. Może jutro, może za 3 dni. I tak samo z rzeczami osoby, z którą się rozstaliście. Z rzeczami przypominającymi wam o kimś, o czymś. Niech one sobie leżą do czasu, aż poczujecie silny impuls, że to już. Nie ma co szukać rad, jak się zachować. Przy każdej stracie to się po prostu czuje, kiedy przychodzi pora na następny etap, a kiedy się próbuje te etapy przyspieszyć, to nie działa. Rozciągnięcie żałoby na części, rozciągnięcie jej w czasie, pozwala ją przeżyć tak jak trzeba, czyli te emocje wypuścić tak jak one powstają, wyrazić, przeżyć, uwolnić, spełnić cykl i iść do następnego. Wszelkie przyspieszenie będzie sprawiało, że po prostu będziecie żałować. Że będziecie do tego wracać, że mózg będzie do tego wracał. Weźcie z takim bardzo otwartym sercem i umysłem, przyjmijcie do wiadomości fakt, że żałoba jest stanem trudnym, ciężkim, nieprzewidzianym. Dlatego będziecie mieli przeróżne reakcje emocjonalne. One będą różne, one będą sprzeczne. I po pierwsze, wy się nie powinniście obwiniać o to, że zmieniacie co chwila zdanie. I nikt nie powinien wam mówić, że godzinę tam mówiłeś co innego. Powiedziałam do Remka, że jestem teraz psychicznie niezrównoważona. To znaczy, ja co chwila mam inne zdanie na temat posiadania psa. To znaczy, było już, że ja już nie chcę więcej psa, bo one są zbyt wrażliwe metabolicznie po prostu. I jak zaczynają chorować albo się zatrują, to jest w godzinach. Podczas gdy koty są bardziej odporne. Po czym, że ja natychmiast chcę mieć psa. Potem, że ten pies, wiadomo, się znajdzie, bo psy po prostu i koty i ludzie pojawiają się w naszym życiu wtedy, kiedy jest pora i nie trzeba ich szukać. Po czym, że nie, no ale ja jednak oglądam ogłoszenia na Elixie jakiegoś kurdupelka, to jednak bym bardzo chciała. I tak co chwila i po prostu patrzę, nie podejmuję wiążących decyzji żadnych i nie podejmuję żadnych wiążących kroków. Tylko patrzę po prostu, co się ze mną dzieje i to, że w jednej minucie absolutnie nigdy więcej nie chcę mieć psa i w ogóle ogłaszam Remkowi, że niestety, ale już nigdy psa, a godzinę później się go pytam, czy bierzemy tego psa. To jest po prostu jakby w ramach higieny psychicznej normalna reakcja na szok. I tak samo jest na przykład, jak się z kimś rozstajemy. Wrócilibyśmy, nie chcemy go znać, piszemy mu powiedzieć, co sądzimy, piszemy go zjebać, piszemy go przeprosić, zaraz się wstydzimy, że napisaliśmy. To są zupełnie normalne reakcje na sytuacje, na które po prostu nie byliśmy przygotowani. A nawet jeśli byliśmy przygotowani, to nie można być przygotowanym
emocjonalnie na rzeczy, które są bardzo trudne i przykre, nawet jeśli jesteśmy poznawczo na nie przygotowani. Czyli na przykład przymierzamy się do rozstania z kimś, ale jeśli nie rozstajemy się dlatego, że przestaliśmy go kochać, tylko dlatego, że po prostu z tym człowiekiem się nie da żyć, to zawsze będzie bolało i zawsze będzie wstrząsające. I to słowo jest bardzo istotne i bardzo symboliczne i wyraziste w tej sytuacji. Wstrząsające to znaczy, że w reakcji też się będzie zmieniać, nie? Będzie się trzęsło. Reakcją na wstrząs jest to, że wszystko się przewala i co chwila się zmienia, prawda? Więc jeśli jesteśmy wstrząśnięci, to co chwila nam się mamy inne POV, po prostu. Zamknąć dowolny etap, nie powiem, że wdzięcznością, bo to jest takie już popduchowość zdewaluowała wiele fajnych słów, takich jak wdzięczność również. Ale tak podsumować pozytywnie. Coś, co się skończyło. Mój klient to wczoraj uświadomił niechcący, kiedy ze mną rozmawiał. Ja prawdopodobnie będę chciała nagrać film o tym, dlaczego Jadzia była jednym z najwdzięczniejszych, w sensie takich najprzyjemniejszych w pracy DDA, z których mogłam być najbardziej dumna jako osoba zajmująca się wzmacnianiem charakterów, po prostu pracą nad charakterami, ponieważ z bardzo ciężkiego przypadku zrodziła się bardzo fajna osoba, bardzo mądra osoba, nadal poświrowana, nadal szalona i nadal zaburzona, ale świetnie sobie z tym, świetnie to wykorzystująca po prostu do tego, żeby mieć po prostu bogatą osobowość, Jadźwiga. Zrodziła się z tego fantastyczna relacja na która bardzo dużo wniosła do życia i mojego, i kotów, nie wiem jak Remka, ale to no, on jednak nie miał, nie żył z Nadzią 11 lat i to był mój pies i moja relacja, taka podstawowa, symbiotyczna. Jadzia zdecydowanie była typem, który ma jednego przywódcę. Więc bardzo prawdopodobne, że ten film powstanie. Jeśli nie powstanie, to też nie będę się jakoś krępowała z tego powodu, bo tak jak powiedziałam, we wstrząsie wszystkie reakcje są dozwolone, ale dzisiaj wydaje mi się, że Jadzia zasługuje na epitafium i że postawienie epitafium jest mi bardzo potrzebne. I ja tak samo starałam się rozmówić z moimi różnymi byłymi po czasie, po jakimś czasie. Nie z każdym się dało. Zamknięcie relacji z moim poprzednim byłym, którego mogę się również znać z fundacji, to było po prostu to, że pokazał mi, że faktycznie ma tak obrzydliwy, mściwy, niski charakter, jak mi ludzie dookoła mówili, że tak jest. I nie sądzę, bym po mściwości tego człowieka chciała się z nim jeszcze jakkolwiek rozmawiać. Natomiast z tymi moimi byłymi, z którymi udało się po latach podsumować to, co nasza relacja nam dała, oczywiście to zrobiliśmy. Jeśli kończę relację z ludźmi, z którymi rozmawiać nie chcę i którzy w ogóle to nie zasługują, no to też omawiam to z osobą najbliższą, tak? Albo z osobą, która mi może dość merytorycznie pomóc to poukładać. I w moich ciągle poszerzających się skillach ja zawsze pamiętam, że tego czegoś nauczył mnie ten ktoś.
że temu komuś zawdzięczam to i to. No a niektóre postaci są tak niezwykłe, że warto je po prostu do naszego kulturowego dziedzictwa włożyć, przemycić. I mimo, że moja ilość moich odbiorców jest niewielka, no to jednak to, co robię, jest tworzeniem jakiegoś tam kulturowego dziedzictwa i uważam, że Jaćka absolutnie jest godna tego, żeby zostać w epitafium uwieczniona. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo i do następnego. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.